Witam was ponownie, z tej strony Halawander i gramy dalej w Sleep, przepraszam, w Silence of the Sleep. Gra, jak wcześniej powiedziałem, ma fenomenalną oprawę graficzną i niesamowity potencjał, by stać się fantastycznym horrorem. Jednak, czy go wykorzysta, dopiero zobaczymy, bo jak na razie nie mamy żadnego tak naprawdę emocjonalnego połączenia z bohaterem, przez co trudno nam tutaj się wczuć w grę, jeśli mam być szczery. Ciekawe są też przejścia emocjonalne, jeśli chodzi o jakby nastrój całego budynku, gdzie przyszliśmy z rozpadającego się hotelu, czy raczej kasyna, do no właśnie jakiegoś bankietu. Czy to jest cały czas motel, tak? Tylko że to są piętra, które mają może odzwierciedlać nasz nastrój, nasze wspomnienia. Nie jestem pewien, gramy dalej. Tak czy inaczej, nie będę was zanudzał, bo prawdopodobnie macie już tego dość. Porozmawiamy z panią z czerwonymi włosami. Hej! Cześć! Co to za miejsce? Ach, nowa twarz! Jesteś w hotelu Światło Księżyca. Księżycowe światło, tak tłumaczyć? Nie wygląda dla mnie nie wygląda dla mnie na hotel. Rany, Jasiek, naucz się mówić po polsku. Tłumaczysz z angielskiego, tłumaczysz z łaciny, ale po polsku nie umiesz mówić. Kim jesteś i ci wszyscy ludzie? Nazywam się Alice. Czyżby królicza Nora? A ci ludzie? Cóż, to nie miałoby zbyt wiele sensu dla mnie, żeby zapisywać sobie wszystkich imiona, prawda? Racja. Ciągle próbuję dojść do tego, gdzie jestem, do cholery. Nie jesteś sam. To jest jak nieskończona pętla. Pętla? Co masz na myśli? Utknęliśmy tutaj na wieczność. Albo raczej tak to się wydaje. Ale to miejsce nie jest takie złe, kiedy zdecydujesz już zostać. It's not too shabby. A ty nie chcesz odejść? Cóż, ktoś z nas próbował odejść, ale jedyny sposób to wyjście przez zagadkę. Więc postaraliśmy się pracować razem i rozwiązać tę zagadkę, ale było nas zbyt wielu. Ludzie zwrócili się przeciwko sobie. To jest albo dosłownie, że zdecydowaliśmy to zakopać i postarać się jakoś dogadać, albo po prostu zostawiliśmy to za sobą, że olaliśmy to i postanowiliśmy się dogadać. Teraz wszystko jest w porządku, lepiej przynajmniej. Wybacz, ale nie jestem do końca pewien, czy nadążam za tobą. O, głupio ja, pozwól, że wytłumaczę. Kiedy pierwszy raz tu przybyliśmy, człowiek z czerwonym krawatem i bladą twarzą pojawił się. Powiedział, że jesteśmy gośćmi i możemy zostać tak długo, jak chcemy. Niemniej jednak, he also told us we are... Powiedział nam również, że jesteśmy wolni co do decyzji odejścia. Ale nie bez konsekwencji. Konsekwencji? Co masz na myśli? Próbować wyjść. Ach, ta zagadka. Na początku nam się to podobało. Ale po jakimś czasie... Dni zaczęły cię przeciągać, wszystkie zaczęły się zlewać. Te same konwersacje z tymi samymi ludźmi. Nic się nie zmienia. Wtedy pokazała się nasza frustracja. Więc z tego postanowiliśmy rozwiązać tę zagadkę. Powoli to miejsce doprowadzało nas do szału. Ale już było na to za późno. Blizna już tam była. I byliśmy zbyt uparci, by zapomnieć. Wydawało się to być cudem, że wszyscy pozostaliśmy w dobrych, jakby, terms. Warunkach, na dobrych warunkach. Nadal tak się czuję. Nie rozumiem do końca, czemu mówi. Chyba coś źle tłumaczę.
Swoją drogą, albo raczej tak w ogóle, to wydaje mi się, że nikt tak naprawdę nie chce opuszczać tego miejsca w nieznane. Czemu? Nie wiemy, co tam jest dalej, co jest ponad nami. Tutaj jest bezpiecznie. I ta zagadka... wydaje mi się, że nie byłaby tak trudna do rozwiązania. Jeśli dobrze ją rozumiem, ona jest po prostu symboliczna. Ciekawa historia. Powiedz mi, przypadkiem nie masz nic, co by było związane z zagadką? Właściwie mam. Masz... no i masz coś dziwnego, something strange. Nie jestem pewien, czemu tego potrzebujesz, ale proszę, weź to. Dziękuję, nazywam się Jacob, swoją drogą. Miło się rozmawiało. Muszę już iść. Żegnaj, Jacob. Słuchajcie, jedno mi interesuje, zaraz wracam do was. Okej, już jestem, wybaczcie, że musiałem zrobić przeskok. Chciałem po prostu dodać kamerkę. Mam nadzieję, że nie jest jakoś źle ustawiona. Powiedzmy, że tak. Niech będzie. Myślałem, że to będzie miły aspekt po prostu. Mam nadzieję, że się nie obrażacie. Tak czy inaczej, rozpocznijmy. Swoją drogą, fenomenalny zabieg jest zrobiony, w szczególności jeśli chodzi o stopowanie gry. Pęka szkło i jakby się odnawia. To jest fajne. Fajnie to wygląda. Okej. Okay. Możemy iść do toalety. Mam nadzieję, że nie będą jakby żadnych tutaj na górze rzeczy zasłaniał, ponieważ dialogi są z tej strony, więc nie powinienem. Pokrętło, raczej nie ruszymy go. Na razie nie wiemy, co mamy robić z nim, więc nie widzę sensu, żebyśmy cokolwiek. Na razie rozejrzyjmy, ok? Nie w tą stronę. Jacob. To jest dziwną postacią się wydaje, Jacob. On ma niby charakter, ale jakoś taki niewyraźny. Znaczy, jest osobą, która nic nie pamięta, tak? Więc trudno, żeby był wyraźny. Co tu nie ma? A zmieniłem latarkę. Świetliki? A po co mi latarka w miejscu, które jest oświetlone? O, był przeskok. Widzieliście, ładowanie gry spowodowało, że kamerka też się zastopowała. Na razie nic nie przewracamy, zobaczymy, co jest dalej. Nic nie ma dalej? A jest mi, okej. O, widzieliście? Chamstwo! Chamstwo. Chyba, tylko ja tak widzę. Nie mogę tu zapalić. Ale fantastyczny zabieg z kroplami padającymi na ekran. To już było wykorzystane w GTA. To wiem i cholernie denerwuje mnie to, że... Hej ty, podejdź tu! Okej... Okay. Czy mogę ci zaufać? Wybacz, że tak cię zawołałem, że na ciebie nakrzyczałem, no powiedzmy. W porządku, co masz na myśli? O co ci chodzi? Słuchaj, czy zauważyłeś tą czerwonowłosą kobietę, no powiedzmy rudą kobietę, która ta trzyma się w salonie, nie do końca salonie, no salonie chyba, no, możemy to znaczyć. Tak, ale o co chodzi? To trochę to dziwne, podoba ci się i chcesz, żebyśmy zagadali w twoim imieniu. Cóż, zawołaj mnie znowu, kiedy będziesz mógł z siebie wykrztusić. Kocham ją. I love her. I motylki zabierają go w górę. Chcę z nią porozmawiać, ale nie wiem jak. Wyglądasz na człowieka, który potrafi obchodzić się z kobietami. Już nie za bardzo siebie określam jako ogiera. Swoją drogą, jak to było po łacinie? Ogier, taki jest zwrot. Dominus pupparum. Puppa, czy pupa, czy puppa? Chyba puppa. To jest, przez 2P. To jest lalka albo dziewczyna po łacinie. Dominus to pan. I to jest pan laleczek albo dziewcząt. Czyli to jest ogier. Jeden tak się określił. Gladiator. Tak czy inaczej.
nie za bardzo określam siebie jako ogiera. Ale co masz dokładnie na myśli? Fantastycznie. Want you to get me. Chcę, żebyś załatwił mi z nią randkę. Aha. Dobra, zanim odmówisz, posłuchaj. Mam coś. Będziesz tego potrzebował, jeśli będziesz chciał opuścić ten motel. Motel czy hotel? Kurde, u nas nie ma takiego rozróżnienia. Motel tak naprawdę... O, przepraszam, muszę mówić wolniej. Moja nauczycielka retoryki kazała mi ćwiczyć z metronomem. I muszę mówić wolniej. Okej. Aha. Chodzi o to, że u nas w polskim języku nie wiem, czy jest rozróżnienie, czy nie wiem, czy jest słowo motel tak naprawdę. Bo wiem, że hotel to hotel. Motel to jest taki... No nie wiem, czy jest to rozróżnienie tak naprawdę, bo motel to chyba powinno być taki hotel dla zmotoryzowanych? Nie wiem, że tak przyjeżdżasz, zatrzymujesz się na jednej nocy i jedziesz dalej? Czy to nie ma rozróżnienia w ogóle? To nie jestem pewien, nie jestem pewien, serio. Okej. Powinienem przygotować swoją drogą teraz materiały na zajęcia, które prowadzę. Peace out, bitches! Dobra, nieważne. Why don't you... Czemu sam tego nie użyjesz? Nie wyjdziesz, nie odejdziesz. This place. A, ten kawałek sam nie wystarcza, żeby opuścić to miejsce. Po tym jest ta urocza dama. Dobra, rozumiem. Wspomniałeś, że potrzeba więcej kawałków, żeby opuścić to miejsce. O co z tym chodziło? Cóż, ten motel to w pewnego rodzaju zagadka. Musisz zdobyć wszystkie kawałki tej zagadki, żeby ją rozwiązać. Nie jestem jednak pewien. Człowiek z czerwonym krawatem powiedział nam to. Powiedział, że potrzebujemy wszystkich kawałków. Jeśli kiedykolwiek będziemy chcieli opuścić to miejsce. Ładna fontanna. A, pokazałem... Zobacz, co pokazałem? Ej! Fontanno! Nie mogę się przyzwyczaić, że jestem na ekranie. Wiecie? Nie mam tego przełożenia kierunków. He added the... Dodał to, że... Możemy tutaj zostać jako goście. That would be... Also mentioned a twisted darkness. Tak samo, ale zwrócił uwagę też na jakąś pokręconą ciemność. That would be fall, która na nas spadnie, jeśli będziemy chcieli odejść. Ciemność. Zagadka. I nie ma innego wyjścia? Obawiam się, że nie. To jedyne wyjście. Zaczynam pluć quite profusely. Raz próbowaliśmy rozwiązać tę zagadkę z mieszkańcami motelu. Ale to nie skończyło się dobrze. No jak się zwróciliście przeciwko sobie? Nie rozumiem tego. Ten człowiek najwyraźniej nie chce, widocznie, jak to powiedzieć? Ewidentnie, o. Ten człowiek ewidentnie nie chce, żebyśmy opuścili to miejsce. Tego miejsce, to miejsce, tak? Opuścili to miejsce, tak? Żebyśmy... Nie chce, żebyśmy opuścili to miejsce. Czemu daje nam szansę? Tak, myślałem o tym. Wydaje mi się, że to nasze zgubienie. Nasza zguba. Damnation. Potępienie? While... Podczas gdy... Jest nadzieja, próbujemy walczyć, zwalczyć ten ból, tylko po to, żeby deceive, żeby siebie oszukać. Czyli robią sobie jakby, on im niby zrobił taką złudną nadzieję, niby walczą, ale nie dają rady. Rozumiecie, o co chodzi? Rozumiecie. Dał im szansę, ale taką małą, że jest ona nie do wykonania. Zawsze musi być ten 1%. Ale bez nadziei, co pozostaje? Tylko ból i desperacja. Dot. Ale przejdźmy do sedna sprawy. Co mam zrobić? Napisałem do niej list. Ale jest coś, co chciałbym w nim zawrzeć. Słucham. Czerwoną różę. Klasycznie. Czyli klasyka. Gdzie mogę taką znaleźć? O to w tym chodzi. Jestem pewien, że gdzieś ją widziałem. Ale musisz się po prostu rozejrzeć. Okej, wrócę do ciebie, gdy już znajdę różę.
Bardzo dziękuję. Proszę, nie mów jej nic o naszej rozmowie. Ta rozmowa się nie odbyła. Tak jak fontanna. Tak jak Slade Wilson. Zawsze kiedy on fantastyczny kodeks miał taki. Dlatego syn jego miał podcięte gardło. Ale przeżył. Chodzi o to, że on mówił, że kiedy mu zlecano zabójstwo kogoś, on mówił, uwaga. Chciałem zrobić taką minę, bo wiedziałem, że zastopuje się kamera. Chociaż ciekaw jestem, czy faktycznie w przełożeniu się będzie się zastopowywać, tak powiem. Zatrzymywać. I on właśnie, kiedy się spotykał z ludźmi, którzy kazali mu kogoś zabić, czy zlecili, to powiedział, że panowie, jeśli się zgodzę, nie zawiodę. Jeśli się nie zgodzę, to spotkanie nie miało miejsca. I koniec. W prawo. Nic się nie stało. W prawo. Nic się nie stało. W lewo. Przepraszam was serdecznie, ale znowu mi się zwaliło połączenie z netem. Dobra. I będziecie mieli napis na górze. Z tej strony. I przepraszam was serdecznie za to wszystko. Zapisana gra. Tam się nic nie działo. Ciekawy jestem, czy to jest takie. Nie wiem, czy to mówię sukcesywne, że jeśli przesunę w prawo, to muszę dwa razy w lewo przesunąć, żeby mieć efekt przesunięcia w lewo. Obrócenia w lewo tej korby. Wiecie o co chodzi? Z nikim to nie mogę rozmawiać. Warto zwrócić uwagę, że tylko osoby, które mają jakiś kolor na sobie, możemy z nimi rozmawiać. Zaraz. Spacja. Lacus. Widzę łacinę, wydaje mi się. Albo po prostu z paleografii, wiecie, takie mam nawyki, że taka czcionka była zawsze. Coś tu jest, co potrzebuje? A, zgasiłem mu światło. Zaraz. Sześć? Widzieliście to? Nie wydaje mi się, żebym go potrzebował. 6-6. To jest kod! Muszę gdzieś go schować. A, okej. Czemu zapomniałem ten kod? 6-6. Na obrazach jest hasło. Wow! Oła! Czy mogę zjeść światło? Nie mogę. Okej. Pokoje, w którym mogę światło. I potem mogę. Oj, zmęczyłeś się, co, kolego? I tak szybciej biegasz niż facet z Uncanny Valley. Masz lepszą przynajmniej staminę. Kurde, denerwuje mnie to przeskakiwanie tych. Nic się nie dzieje. Jest taki żart o toalecie, o toaletach. Chodzi mi o ten. Jak to, niech tego spalić, wiecie, bo tak teraz myślę, jak to było. Dobra, gdzieś musi być jeszcze pokój. Musi być jakiś pokój, gdzie mogę zgasić światło. O, fuck me, to jest fajne, ładnie to wygląda wszystko, nie? Fontanna. 6-6. Czy to jest jedyny obraz w okolicy? Dajcie mi moment, ja sprawdzę, czy faktycznie przy tego, jak przechodzę między lokacjami, to kamera się zatrzymuje. Słuchajcie, nie będę używał kamery, ponieważ kiedy właśnie faktycznie przechodzę, to nie dość, że jest błąd w postaci zawieszenia się obrazu z kamery, to dodatkowo jeszcze dźwięk się psuje. Dobra, poszukajmy. Obraz.
Mówi kogo co szukamy, czy kogo czego szukamy? Kurde, polski język strasznie jest nielogiczny. Założę się, że tutaj jest drugie hasło. Przepuść mnie? Cześć! Dobry wieczór. A, nie mogę wejść. Co jest w środku? A to zostawiłem w środku, aha. Nie za próba. Big and heavy green. Duży, ciężki obiekt okrągły, tak to powiedzmy. Oczywiście, nie może być tak, żebym się nie zgubił w jakiejś grze. Znaczy, nie tyle zgubił, czy zagubił, w sensie metaforycznym. Łe, ja nie chcę. To jest oczywiste, że muszę zaraz oczywiście powiedzieć wam. Czekajcie moment! I potem muszę coś poszukać. Ale tego nie lubię, nie lubię! Nic się nie dzieje. Założę się, że tu jest jakiś... Ej... Założę się, że tutaj muszę jakiś ten... Kolejność tego, lewo, prawo, lewo, lewo, prawo. Dobra, poczekajcie moment. Słuchajcie, ja mogę te kawałki wciskać. No, thank you. To jest zagadka? Popatrzcie, bo tu jest to, nie? Oto. To. Wygląda... co? Czemu nie mogę teraz tylko wcisnąć? Wygląda jak ramka na coś. Rail? Znaczy, nie do końca rozumiem rail. Czemu teraz tego nie mogę wcisnąć? Hey, what the hell? Nie zgadnę. Muszę mieć to. Włożyłem kawałek. Aaa! I teraz nie mam tego. Chcesz go wyjąć? Nie. Nie, to nie tak powinno być. Nie, nie. Zapłaćcie mi to. No właśnie nie. A tu gdzie ułożyłeś? Na dole. Ale nie ma tu być na dole. Na żadnym z tych nie ma być na dole. Ty jesteś normalny. Czy jak ułożę, jak postawię tutaj, to tak samo? Kurde. Nie, to ciągle na dole ustawiasz. Ty chuju mały. Wait a minute. Czy to coś robi? Czy to jest potrzebne, czy potrzebuje trzech kawałków innych? Kurwa, mać. Przepraszam, oj, przepraszam, miałem nie przeklinać. Miałem wolniej mówić. Czy to coś robi? Poczekajcie moment. Słuchajcie, mam pomysł. Jak jest ten obraz, to jest... Wygląda jakby to było 6... 2, 6? Wiecie, co chodzi? W pośrodku się robi szóstka, jakby dwójka, nie? Oj, nie to. 6, 2... Nie? Dziewięć! 6, 9, 6. Widzicie, bo z szóstki się robi dziewiątka. Jest! Otworzyłeś to? Tak, wreszcie! Mogę zobaczyć zdjęcie swojej rodziny. Mogę zobaczyć zdjęcie swojej rodziny. To wszystko, co mam. Dostałeś różę! Jesteśmy różę! Proszę, weź to! Może możesz kogoś tym... charm... zauroczyć. Special like... kogoś specjalnego, tak samo, kogoś specjalnego, tak jak ja kiedyś. Dzięki, nie ma problemu. O tak, kod to 696. Jasne, muszę to zapisać, dzięki stary. Okej, czyli nie musieliśmy szukać innych obrazów. Mamy róże. Głupio z tą kamerką wyszło. Pojawia się...
Cześć, to ja, Halawander, mam twarz. Wyłączę się. Nie, no, tak nie mogę tego zrobić, tak. Po prostu będę przez chwilę. I głupio będzie, że będzie... defekt. Czy muszę z tobą pogadać, stary? Znalazłeś? Tak, znalazłem. O, fantastycznie. Teraz po prostu włożę płatki do środka i zapieczętuję. Cieszę się, że udało się. Czy mogę teraz otrzymać nagrodę? Miałem nadzieję, że dasz jej list. I powiesz jej, wiesz, że ma admiratora. Naprawdę? Znaczy, naprawdę? Aj, chrzęć to. Dam jej ten list. Tak. Kiedy dasz już ten list, to dostaniesz nagrodę. Uwierz mi, tak zrobię. Czy ona odbierze to, że to my jej dajemy list? To jest klasyk! Zapiszmy najpierw. Game saved. Game saved. Jestem pewien, że mogę dać jej list, ale... Znaczy, wydaje mi się, że powinien dać jej list, ale mogę to inaczej wykorzystać. Damy tej dziewczynie na bramce. Paczka na ciebie! Co to jest, list? Zobaczmy, co mówi. Miłość? Wieczność razem? O, to takie klisze. Mówiłeś coś? Nie. Tylko moje gardło. Cześć. Hi. Powiedz, więc kto jest tym miłym, tym tajemniczym dżentelmenem? Ten, który stoi przy fontannie. Barflomui Fritzgo Frey? To chyba on! Dzięki, że go dostarczyłeś ten list. Nie ma problemu. Czy mógłbyś popilnować tych drzwi za mnie przez chwilę? Cóż, nie śpieszę się, więc czemu nie? Ale obiecasz, że nie wejdziesz. A ja nigdy bym... Coś ty! Dzięki, niedługo wracam. Siemano. Zaczynam lubić tego gościa. No nie, nigdy! Trochę klisze te wszystkie rzeczy. Mamy kawałek. Fuck you, man! Fuck you, man! La 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 la! Co to kurwa było? Tracę kontrolę nad sobą. Obraz? Okej, okay, już się zapomniałem, że to jest horror. Teli! Dobre, to było dobre. To mnie dobrowali. Na 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 na. Trolo. Hej, ludzie! Czy nie umiecie coś innego zagrać? Proszę, zagrajcie coś innego. I beg of you. Jeśli dobrze zrozumiałem. Jak poszło? Dostarczyłem list. Jak to odebrała? Albo nie mów. Jak obiecałem, proszę, weź to. Dobra, będę już leciał. Co z tym pokojem z balkonem? To mnie zastanawia. Zaraz. Czy one mają faktycznie... Czy one się jakoś różnią? Nie, tylko mam trzy. What the fuck? I teraz mam tutaj obracać tym kółkiem? Coś się poruszyło. Tak, i muszę teraz odpowiednią sekwencję zrobić. Fuck me! Zobaczmy, jak to się poruszyło. Ruszyłem w prawo, nie?
fuck me, to jest proste, tak naprawdę, okej. Okay. Rozumiem. To ma być tutaj. Okej. Okay. To musimy usunąć, bo to musi być... tu, więc ostatnim razem to zrobimy. To ma być tu, więc... Nie spoko. Okej, okay, to też usuniemy. To ma być... Bo to jeszcze raz i dwa, okej, okay, dobra. Okej, okay. Zagadka nie jest trudna. Bo jeśli nie moglibyśmy ich usunąć, to byłby problem. W prawo. To się ruszyło! Co to mogło być? Czy twój penis? Przepraszam, nie wiem, bo co mi odbija? Fantastyczny ten nauczyciel, nie? Okej, okay, i jeszcze raz. O nie, źle! Źle! Zaraz. Tak, muszę przesunąć w lewo. Raz. Tak, bo jak zdjąłem, bo mi jeszcze raz założyć. Rozumiecie? Zjebałem. W lewo. Dobra. Co się poruszyło w moim sercu? Dobra. Okej, okay, tak, to jest tutaj. Muszę to teraz... Ejsu. Okej, fantastycznie. I czemu tutaj? What the hell? Wow. To się wszystko razem, to... What? To się... Ale... Jak ja to mam zrobić? Tu, tu i tutaj na środku. Ale jakie to mam zrobić, żeby to się razem nie poruszało? Wait a minute.